Weronika Jaworska, witam i zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. W piątek 9 grudnia o godzinie 17 w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie odbędzie się gala wręczenia nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagród honorowych. Teatr zaprasza mieszkańców na to bezpłatne wydarzenie, a po wręczeniu nagród na widzów czeka spektakl ze znanymi i lubianymi utworami. Ta nagroda jest skierowana do animatorów kultury, do artystów, do instytucji, które promują kulturę, które angażują się finansowo. Różnica między Nagrodą Kulturalną a Złotym Dukatem jest taka, że pani marszałek nagradza nagrodą pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych nagrodzenie otrzymują, natomiast osoby, które są uhonorowane Złotym Dukatem, otrzymują statuetkę i dyplom. Również oprócz tej nagrody pieniężnej, jeżeli chodzi o nagrodę pani marszałek, również nagrodzeni otrzymują statuetkę i dyplom. Jest to nagroda, która również dorobek ocenia kapituła, dorobek nagrodzonych przez nie tylko ten rok, za który otrzymują nagrodę, ale również za czas ich pracy w działalności zarówno, jak powiedziałem, artystycznej, tak i kulturalnej. Więc wspomniałem Państwu, że to jest 14. edycja. Cieszę się bardzo, że w tym roku gala wręczenia tych nagród odbędzie się w Gorzowie, w naszym teatrze, z czego jestem bardzo szczęśliwy i rad. I zapraszam Państwa wszystkich do przyjścia 9 grudnia o godzinie 17, żebyśmy mogli razem spędzić tę uroczystą galę, obejrzeć również spektakl. Po prostu miłość, spektakl, który jest formą koncertową fragmentów z trzech spektakli, Kochać, Tango Piazzolli i Paryż i Ty. Uroczysta gala wręczenia nagród marszałka odbywa się właśnie w tym roku w Gorzowie Wielkopolskim, w naszym teatrze. Będzie nietypowo, będzie bardzo uroczyście. Staramy się, żeby wszystko było na najwyższym poziomie. No i oczywiście zapraszamy do uczestnictwa mieszkańców Gorzowa. Każdy, kto będzie chciał, może się do nas zgłosić. W zasadzie nawet jeżeli się wcześniej nie zgłosi, a przyjdzie w dniu o godzinie 17, 9 grudnia, to też zostanie zaproszony, wpuszczony i znajdziemy dla niego miejsce. Także jeżeli ktoś ma ochotę w tej uroczystości uczestniczyć, to chętnie zapraszamy i chętnie będziemy widzieć każdego mieszkańca. Również w piątek, 9 grudnia o godzinie 17 w Słowiance ruszają zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu. W swoim basenie Słowianka przyjmie młodych i perspektywicznych zawodników z całej Polski. Trzydniowe zawody są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. Wracamy ponownie na mapę Polski, jeśli chodzi o pływanie, i w grudniu witamy od piątek 16:45, zapraszam wszystkich mieszkańców Gorzowa na otwarcie zimowych mistrzostw tutaj Polski 16-latków właśnie w Gorzowie. To bardzo duża grupa, bo 330 zawodniczek i zawodników ze 100 polskich klubów. Aż do niedzieli, piątek, sobota, niedziela będą się zmagać tutaj w różnych stylach i na różnych dystansach na basenie 25-metrowym. Właśnie w Gorzowie będą próbować swoich sił. Mistrzostwa Polski 16-latków to jedne z ważniejszych zawodów właśnie dla tych zawodników w tym wieku. Organizatorem tych zawodów jest Polski Związek Pływacki. Na te zawody zapraszaliśmy właśnie my, bo to są pod patronatem pana prezydenta Jacka Wójcickiego i naszej nowej prezes Otyli Jędrzejczak, która z tym basenem jest szczególnie związana, jak państwo pamiętacie, to stąd zawsze płynęła po swoje największe medale
na Mistrzostwach Europy, czy też na Olimpiady. Dla nas to jest bardzo duży prestiż, bo to jest jedna z ważniejszych imprez takich pływackich. Szczególnie właśnie przygotowujemy się do niej. Wszystkich Państwa zapraszamy, mieszkańców Gorzowa również. Mamy przygotowane miejsca parkingowe i proszę pamiętać, że na naszych trybunach wstęp jest wolny. Uroczyste otwarcie w piątek o godzinie 16:45 na trybuny Słowianki. Tam będziemy mogli kibicować obok rodziców tych młodych ludzi, bo zawsze przyjeżdża bardzo wielu rodziców. Na naszej stronie można oczywiście przeczytać całą rozpiskę tych zawodów, natomiast kończymy te zawody w niedzielę. Około godziny 20 będzie uroczyste zakończenie. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jak co roku przy jednym ze swoich bloków wystawiło świąteczną choinkę. Zarząd Towarzystwa podkreśla, że liczy na wspólne przystrojenie drzewka przez najstarszych i tych najmłodszych mieszkańców osiedla. Na terenie Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego po raz kolejny w dniu 6 grudnia w Mikołajki stanęła choinka. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy, że nasi najemcy potrafią się zjednoczyć i wspólnie zrobić coś dla siebie i sąsiadów. Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnego dekorowania drzewka. Pomysł dekoracji drzewka świątecznego już od 4 lat niesie radość nie tylko dla najmłodszych mieszkańców naszego osiedla, ale także dla pozostałych najemców, jak i gości, którzy przebywają w okresie świątecznym na naszym osiedlu. Często słyszymy, że wystarczy spojrzeć za okno i już dziś poczuć magię i atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jest to miejsce symboliczne, szczególne. Jak nasi najemcy mówią, jest to miejsce spotkań wszystkich sąsiadów osiedla TBS-u, zarówno z tymi najbliższymi, jak i z tymi, z którymi spotykają się po raz pierwszy. Dzieci przynoszą różne dekoracje, zarówno zrobione te samodzielnie, czasami młodsze dzieci, które robią takie dekoracje w przedszkolu, wieszają na naszej choince, a także gotowe bombki. Przynoszą też osoby starsze, które często właśnie spotykają się i wymieniają się przygotowaniami do świąt. Choinka ma stałe miejsce, jest to u zbiegu ulic Sowińskiego i Dekerta, przy nieruchomości Dekerta 79. Tam 4 lata temu na tą okoliczność podciągnęliśmy prąd, także choinka jest zawsze świeża, z lasu i cieszy widokiem naszych najemców. Radni i działacze Platformy Obywatelskiej przypominają o trwającej zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem dofinansowania in vitro. Projekt jest ogólnopolski, wzywający do pomocy przez polski rząd parom zmagającym się z niepłodnością. Aby złożyć podpis, można skontaktować się z radnymi PO w Gorzowie lub odwiedzić biuro poselskie Krystyny Sibińskiej przy Wełnianym Rynku. Jako klub Platformy Obywatelskiej zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem dofinansowania in vitro przez budżet naszego państwa. Tutaj jest to szeroko zakrojona akcja w całym kraju. Członkowie Platformy Obywatelskiej zbierają te podpisy. W Gorzowie staramy się wyjść do naszych mieszkańców. W różnych miejscach miasta zbieramy te podpisy, aczkolwiek jak ktoś chciałby natychmiast złożyć ten podpis i nigdzie nas nie może znaleźć, zapraszamy do biura pani poseł Krystyny Sibińskiej na Wełnianym Rynku i tam można codziennie od godziny 8 do 16 złożyć te podpisy lub sprawdzać na stronie poszczególnych radnych, bo tam również pojawiają się informacje, gdzie te podpisy w danym tygodniu będą zbierane. Myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego kraju powinni być tym zainteresowani, bo każdy zna kogoś, kogo dotyczy ten problem z możliwością posiadania dzieci, problem z niepłodnością i należy tutaj jak najbardziej wspierać takie rodziny i takie pary, które zmagają się z tym problemem. Pamiętajmy, że nie wszyscy mieszkańcy naszego państwa żyją w Gorzowie czy w województwie lubuskim, gdzie mamy możliwość dofinansowania tego programu. Tutaj tylko przypomnę, że w Gorzowie mamy zarówno program miejski, jak i program wojewódzki finansowany przez panią marszałek. I tutaj my jesteśmy w dobrej pozycji, ale inne miejscowości mają zdecydowanie trudniej, inne rejony Polski, więc to też jest ta pomoc dla nich kierowana, że chcemy, żeby znowu wrócił ten program finansowany z budżetu państwa, który już za rządów Platformy obowiązywa, jednakże rządy naszej litościwie panującej partii PiS-u spowodowały, że nie ma tego dofinansowania, można tylko chodzić do kościoła i się modlić.
Jak podaje gorzowskie.pl, za nami 13. kolejka gier w drugiej lidze mężczyzn w koszykówce. Na własnym parkiecie EIK CEZiP Kangu Basket uległ liderującego w tabeli Sokołowi Marpo Międzychód. Wiele osób czekało na przyjazd zespołu Sokoła do Gorzowa. Zespół przyjezdnych od początku ligi prezentuje się solidnie i nie stracił dotychczas żadnych punktów. Pierwsza kwarta to dobre tempo zawodów. Zawodnicy jednej, jak i drugiej drużyny rzucali kosz za kosz. Na minutę przed końcem pierwszej części gospodarze prowadzili 5 punktami, ale ostatecznie kwarta zakończyła się remisem 26-26. Niestety niska skuteczność ze strony gospodarzy sprawiła, że gracze Sokoła powiększali swoją przewagę i ostatecznie zakończyli spotkanie zwycięstwem 83-71. Najwięcej punktów dla drużyny Kangu Basket zdobyli Norbert Grzegorczyk 20 oraz Adam Chodkiewicz 16. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.